Cześć, z tej strony Kairos i witam was w nowej serii z modyfikacji do takiej fajnej, kultowej gry, która to nazywa się Gothic. Nie wiem, czy kojarzycie, ale sama modyfikacja z życia złodzieja została wybrana wspólnymi siłami na ostatnim to strumyku, który się odbył całkiem niedawno. Było kilka propozycji. Z życia złodzieja ledwo co wygrała z edycją rozszerzoną do Gothica pierwszego. Aczkolwiek myślę, że nawet dobrze się złożyło, bo sam chciałem nagrać coś całkowicie niepowiązanego z fabułą oryginalnego Gothica, jak i w coś krótszego po prostu pograć. Myślę, że ta seria się na jak 20 paru odcinkach powinna zakończyć. Myślę, że to też będzie dobry wstęp do wprowadzenia kanału, no właściwie tory, na rozpędzenie naszego pociągu, bo można powiedzieć, że pociąg jako symbol mojego kanału wyruszył ze stacji. Więc trzeba teraz nabrać odpowiedniej prędkości, żeby gdzieś dojechać i coś osiągnąć, że sobie pozwolę tak metaforycznie powiedzieć. Nie przedłużajmy i przejdźmy oczywiście do nowej gry. W tej pięknej niemieckiej modyfikacji. Wybór poziomu trudności. Zostawię sobie średni. Myślę, że to będzie optymalny pomysł. I lecimy z nową grą. Seit Tagen bin ich nun schon an Bord dieses Schiffes. Es gehört, ebenso wie alles, was sich darauf befindet, der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein hierarchisch aufgebauter Zusammenschluss professioneller Verbrecher. Ihre Macht ist beängstigend, und dennoch weiß kaum jemand von ihrer Existenz. Auch über ihre tatsächliche Größe ist wenig bekannt. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es sie praktisch überall gibt. Jahrelang haben sie mich auf ihrer Insel zum Dieb ausgebildet. Völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Der Kapitän hat vorhin gesagt, dass wir unser Ziel bald erreichen. Dort beginnt meine Aufnahmeprüfung. Ich weiß bisher nur, dass ich irgendetwas stehlen soll. Sollte ich Erfolg haben, bin ich ein vollwertiges Mitglied. Wenn nicht... Ja, daran will ich gar nicht denken. Jetzt mach, dass du hier rauskommst! Jemand ruft nach mir. Es ist wohl soweit. Ich nehme schwarze Tarnkleidung, Rauchbomben und einige leichte Waffen mit. Auch wenn ich mit letzterem gar nicht richtig umgehen kann. Schließlich bin ich ein Dieb und kein Krieger. Ich begebe mich an Deck zur anstehenden Auftragsbesprechung. Doch etwas stimmt nicht. Alle grinsen so merkwürdig. Plötzlich packen sie mich und nehmen mir meine gesamte Ausrüstung ab. Sogar meine Kleidung. Ich habe keine Chance, mich zu wehren. Dann treiben sie mich auf eine Planke, drücken mir einen Zettel in die Hand und... No, to nie był zbyt optymistyczny początek. Właśnie wywalili nas ze statku. Również pokusiłem się o zainstalowanie niemieckiego dubbingu, bo stwierdziłem, że jeżeli już jest taka możliwość, to może wszyscy się trochę dokształcimy, rzecz jasna, i pouczymy tego pięknego języka, którego całym serduszkiem przez okres gimnazjum nienawidziłem. Nowy wpis w dzienniku. Dobrze, na początku przejrzyjmy sobie dziennik. Kamień szlachetny. No pięknie, zostałem po prostu wyrzucony za burtę i wiem tylko, że mam ukraść jakiś kamień. Najlepiej będzie, jeśli popłynę najpierw do miasta i trochę się tam rozejrzę. Dobra, zapiszmy sobie nową grę, raz, dwa, trzy, to najlepszy pomysł na zapis. Wcześniej pewnie widzieliście zapis o nazwie test, bo sobie troszeczkę testowałem nagrywanie. Wow, aktywuje się we mnie pewna nutka nostalgii, że tak powiem, gdyż samego Gothica, jak dobrze kojarzycie, nie nagrywałem dobre 2 lata. I naprawdę czuję się, jak czułem się podczas nagrywania Złotych Wrót. Troszeczkę zagubiony, troszeczkę niepewny, co powinienem właściwie robić, ale myślę, że jeśli będzie to spontanicznie i nagrane za pierwszym podejściem, to będzie o wiele lepiej, niż będę próbował przykładowo podejść do nagrywania parę razy. Okej, poniosłem sobie starą spódnicę, fenomenalny pancerz na początek gry, stary kawałek materiału, który znalazłem. Służy mi teraz jako spódnica, ale bez bielizny tego nie założę. No majciochy na sobie gościu masz, ochrona przed bronią 5. Trochę ci się umięśnienie zmienia po założeniu tego, ale niech będzie. Mam jeszcze kartkę. Wydaje mi się, że ktoś dał mi tę kartkę, gdy byłem nieprzytomny.
Sprawdźmy to. Improwizacja, mój przyjacielu. Baw się dobrze podczas swojej misji. Coś się pewnie zaktualizowało? Tak jest. No świetnie. Właśnie zostałem wyrzucony za burtę. Teraz muszę sam sobie radzić. Najlepszy początek gry to właśnie taki, kiedy jesteśmy całkowicie zagubieni i trzeba połączyć koniec z końcem. Serio, lubię takie nawet początki. I tu jest laga, już sobie troszeczkę obczaiłem tą początkową wysepkę. Są tutaj takie pierdółki. I myślę, że właśnie dobrze będzie wszystko pozbierać stąd. Z tego co też widziałem, jesteśmy już nauczeni skradania się, łamywania oraz kradzieży kieszonkowej, więc tak, jesteśmy pełnosprawnym złodziejem i mi się wydaje, że to jest całkiem fajne, bo to troszeczkę ułatwi nam całkowicie wszystko. I widzę statek w oddali. To są fajne smaczki. Widzieliście? Ryba mi się podświetliła. Z tego co się chyba orientuję, to właśnie w tej modyfikacji można łowić ryby. A można je tak łapać? Poważnie, złapałem właśnie rybę, która sobie przepływała. O, ty koleżko. O, nie. Już paść na samym początku gry, bo mnie jakiś szczur zaskoczył. O, nawet podczas ekranu wczytywania są podpowiedzi, to jest ciekawe. Dobra, spróbujmy go połamać. I pierwsi go zaatakujemy sobie. Okej, okay. No i tak to się powinno robić. Już jest okej. Tutaj mamy jeszcze jakieś chrząszcze. Również się jakieś doświadczenie początkowe przyda w większej ilości. Jakieś przedmioty. Wszystko i to wszystko należy pozbierać stąd. Rogowa muszla jest jeszcze, może jakąś rybę sobie znowu złapię. O, udało się, dobra. Tu jeszcze sobie jakiś koleżka leży. I widzę kolejną muszelkę. A nie, woda. O, i znowu woda. Dobrze. To co, wygląda na to, że będzie trzeba się przepłynąć do miasta teraz, bo nic innego nie pozostaje. Sobie otworzymy tę muszlę. Perła, bardzo dobrze. Surowa ostryga, może być. I skała krystaliczna. Krystaliczna, dobra. Czyli wszystko przygotowane. Ach, niczym wpływanie do Corinis. I żeby dostać bonusowe 500 punktów doświadczenia. Przyznam szczerze, że nagrywam tego Gothica frapsem, tak jak kiedyś mi się zdawało nagrywać tę grę. Próbowałem OBS-a, ale nie wiem naprawdę jak ci wszyscy gothicowi streamerzy to robią. Otwierana muszla, a to jest za głęboko. Co chciałem powiedzieć, nie wiem jak ci wszyscy gothicowi streamerzy to robią, bo mi osobiście OBS całkowicie Gothica nie widzi. Nie wiem czemu, muszę sobie bardziej pokombinować w ustawieniach. Ale myślę, że Fraps przez te wszystkie lata był zadowalający i myślę, że dalej będzie. Beim heutigen Klappautomat. Ich sah dich schon aus der Ferne auf die Stadt zu schwimmen. Bist du verletzt, Fremder? Nein. Ich denke, es geht mir gut. Aber sprich, was ist passiert? Warum treibst du ganz alleine auf der See umher? Właściwie to tutaj mogą mieć duże znaczenie podejmowane przez nas decyzje w dialogach. Więc może bądźmy trochę tacy tajemniczy i niekoniecznie rozgadani i stwierdźmy Jasperowi, powiedzmy mu, że to nie jego sprawa, że to nasza sprawa tylko. Das geht nur mich etwas an. Schon gut. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber viel Vertrauen gewinnst du so nicht. Schließlich könntest du genauso gut ein Spion der Piraten oder Schlimmeres sein. Gdzie w ogóle jestem? Wo bin ich hier überhaupt? Du bist hier in Remba, einer kleinen Stadt, oder besser gesagt, einem Dreckskaff am Rande des Reiches. Wir haben zwar Silvan, den Bürgermeister, aber im Prinzip haben wir alle recht wenig mit Politik am Hut. Jeder versucht eben möglichst gut zu überleben. Man kann aber sagen, dass alles, was du hier siehst, Bona gehört. Er wohnt in einem riesigen Haus links von dir. Und ich? Nun, ich bin Jasper, der günstigste und beste Händler in diesem kleinen Nest. Potrzebuję wyposażenia i złota. Ich brauche Ausrüstung und Geld. Kannst du mir helfen? Du kannst für mich erstmal ein paar einfache Aufträge erledigen, um an Geld zu kommen. Eine Rüstung und Waffen kannst du dir davon dann selber kaufen, denke ich. Für den Anfang hast du ja schon einen Ast als Waffe. Das ist immerhin besser als nichts. Oder du klaust einfach dem alten Bruder seinen Rubin. Dann bist du deine Geldsorgen los. Vielen Dank, Jasper. Du hast mir sehr geholfen. Co więc mogę dla ciebie zrobić? Also, was kann ich für dich tun? Hör zu, in meinem Haus wohnt ein Alchemist zur Miete. Sein Name ist Camillo.
Allerdings bezahlt dieser elende Kräutermischer seine Miete nicht. Besorge mir die 500 Goldstücke. Ich werde dich dann angemessen entlohnen. Wie du das anstellst, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege mein Geld. Mit irgendwelchen Ausreden brauchst du oder Camillo mehr als gar nicht zu kommen. 500 Stück Złota, to spory czynsz. 500 Gold? Das ist ja mal eine heftige Miete. Nun ja, Camillo hat schon seit einigen Monaten nichts mehr bezahlt. Deshalb brauche ich das Geld ja so dringend. Dlaczego sam tego nie załatwisz? Wieso hast du das nicht selber erledigt? So ein Dürrealchemist sollte doch für dich starken Seebären kein Problem sein. Verarsch mich nicht, Bürschchen. Hier im Dorf wird viel geredet über diesen Camillo. Angeblich ist er mit den dunklen Mächten im Bunde. Verwandelt sich sogar in Tiere. Ich möchte nicht plötzlich einem wilden Schattenläufer gegenüberstehen oder in eine Fleischwanze verwandelt werden, wenn ich ihn auf seine Miete anspreche. Also, was ist nun? Wydaje mi się, że nie mam dużego wyjścia z tej sytuacji, więc już się robi. Ist schon so gut wie erledigt, Captain. Hör endlich auf zu schwätzen und tu was, Bürschchen. Fajnie, widzę tutaj troszeczkę taki motyw psychologiczny, o ile dobrze używam teraz tego sformułowania. Bo w nawiasach mamy podane, jak się niektóre postacie zachowują, że wzdryga się i tak dalej, i tak dalej. Śmierdzące szmaty. To jest to, czego potrzebowałem. To jest łóżko, tak jest, więc może prześpimy się następnego ranka. A, na tych szmatach nie jesteś w stanie wypocząć. No to w ten sposób chyba nie odzyskam punktów zdrowia. To nie chcę marnować dnia, że tak powiem. I załatwmy wszystko od samego początku. Jasper, wszystko porozmawiane. Chociaż jeszcze sobie pogadajmy. Wer kann mir hier was beibringen? Puh, das ist eine gute Frage. Der Hauptmann der Stadtwache, Gerhard, ist sicher der beste Kämpfer der Stadt. Allerdings unterrichtet er nur Mitglieder der Stadtwache. Vielleicht solltest du mal den Arenameister Adrian fragen, ob er dir was in Sachen Nahkampfwaffen beibringen kann. Soweit ich weiß, hat er früher als Söldner gearbeitet und war dabei sogar recht erfolgreich. Alles klar. Wie sieht es mit Fernkampf aus? Den Umgang mit dem Bogen wirst du sicherlich bei den Jägern erlernen können. Allerdings musst du dafür erstmal die Stadt verlassen dürfen. Kannst du mir vielleicht was beibringen? Nun, so wie du mir aussiehst, kann ich dir dabei helfen, stärker und geschickter zu werden. Zumindest für den Anfang. Ich bin zwar schon ein paar Jahre aus der Übung, aber die Grundlagen verlernt man nun mal nicht. O, to dobre rzeczy, to jest dobra rzecz. Mam już nauczyciela. Co to za wieża tam z przodu na małej wyspie? Was ist das für ein Turm da vorne auf der kleinen Insel? Du meinst unseren alten Leuchtturm? Nun, viel mehr als eine Ruine ist ja nicht mehr übrig. Bei einem Angriff der Piraten vor einigen Jahren ist er ausgebrannt. Habt ihr keinen neuen gebaut? Ich meine, ohne einen Leuchtturm kann schnell mal ein Schiffsunglück passieren. Nun, Remba hat lange Zeit das Geld gefehlt. Allerdings hat sich Bona jetzt doch dazu durchgerungen, den Bau eines neuen Leuchtturms zu finanzieren. Seit einigen Wochen bauen nun einige Arbeiter da oben auf dem Fels einen neuen Turm. Dobra, czyli wszystko pogadane. Sprawdźmy sobie dziennik. Rubin Bonora i komornik. Mam ściągnąć dla Jaspera dług od Camillo. 500 sztuk złota. Mieszka na dole w domu Jaspera. I ten Rubin... No cóż, klasycznie, czyli prawdopodobnie naszym głównym zadaniem jest rzecz jasna kradzież Rubinu z tego to domostwa. Tutaj się, o ile nie mylę, jest ten Camillo. Dobra, czyli wszystko jest w porządku. Ja bym się chciał jednak mimo wszystko rozejrzeć po tym miejscu i coś może pokombinować, porozmawiać z niektórymi ludźmi. Co tam, marynarzu? Wer bist du? Sag mal, bist du blind? Ich bin Matrose, du Genie. Ah ja. Wow, na czym polega twoja praca? Was ist deine Aufgabe hier? Ich kümmere mich darum, dass der Kran hier am Hafen funktioniert. Wenn es mal ein Problem damit gibt, bin ich es, der es lösen muss. Aha. Arbeiten Matrosen denn nicht eigentlich auf einem Schiff? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Siehst du vielleicht irgendwo ein Boot? Nein. Und folglich kann ich derzeit auch nicht auf einem arbeiten. Jak trzyma się dźwig? Und wie geht es im Kran? Alles okay zurzeit. Wenn du willst, richte ich ihm schöne Grüße von dir aus. Oh, das wäre nett, danke. Ja, ja. Verpiss dich schon endlich. Wow, to sobie pogadaliście. Rzeczywiście. Pewnie się już sam dialog będzie zapętlał. Co tam, panie bezdomny? Kradzież tego mieszka będzie dzieci niełatwa. Spróbujmy. 3 sztuki złota, ale przynajmniej doświadczenie jest. Hallo, wer bist du? Ach, ich bin ein unbedeutender Bürger dieser Stadt.
Du rennst aber mit ziemlich abgerissenen Klamotten herum und ein bisschen riechst du auch. Ja, so wie du. Ich meine, du rennst doch mindestens in genauso abgerissenen Sachen herum wie ich. Ja, das stimmt wohl. Jak zostałeś bezdomnym? Wie bist du obdachlos geworden? Ich könnte dich dasselbe fragen. Nein, im Gegensatz zu dir bin ich nämlich nicht obdachlos. Ja? Welches Haus gehört dir hier denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ach, das ist eine lange Geschichte. Aber ich bin es leid, sie zu erzählen. Schon die Erinnerung an das Vergangene gibt mir starke Schmerzen zu. Dieser verdammte Bonor! Bonor? Was hat er denn gemacht? Ach, Junge. Lass mich doch einfach in Ruhe und mein tristes Leben weiterführen. Du hast doch sicherlich noch bessere Sachen zu tun, als mit jemandem wie mir zu sprechen. Ja, ist schon gut. Ertrinke ruhig dein Selbstmitleid. Ich bin ja schon weg. Wow, czy tutaj naprawdę nie ma nikogo konkretnego do porozmawiania, czy też ja się po prostu zabieram od... Ej, vergreif dir bloß nicht an meinen Sachen! Warum sollte ich das denn tun? So wie du hier rumlost, scheinst du jedes Joltstück zu brochen, wa? Also, verpiss dir! No, myślałem, że będziesz się mnie połamać. To dobrze, że nie. Ty wyglądasz na kogoś konkretnego, tylko sobie zapiszę grę, żeby cię okraść. Cześć, koleżko. Dziękuję. Wer bist du denn? Ich bin Sid. Oder auch der verrückte Sid. Ist alles klar bei dir? Nein, Mann, bei mir ist alles scheiße. Ach, hau ab, denn du bist ein Scavenger. Nein, bin ich nicht. Man sieht sich. Wow, co za urocze towarzystwo. Też sobie wybrałem miejsce, żeby porozmawiać. Może jednak pójdziemy do tego Camilo, żeby popchać jakoś dalej fabułę do przodu. Dzień dobry, halo, porozmawiajmy. Witaj. Hallo, was kann ich bei dir kaufen? Hallo, Fremder. Ich bin Camillo, der einzige Alchemist in diesem Rattenloch. Wenn du Kräuter oder Tränke willst, kommst du am besten zu mir. Zapadła dziura, nie podoba ci się tu? Rattenloch? Fällt es dir hier nicht? Nein, überhaupt nicht. Die Leute halten mich für einen Spinner. Sie fürchten mich, nur weil diese Ignoranten nicht verstehen, was ich tue. Sobald ich genug Geld zusammen habe, verschwinde ich. Die werden sich noch wundern, wenn sie bald ohne Heiltränke dastehen. Zagadaj Camillo o jego mroczne moce. Przed takimi dialogami to lepiej sobie zapisać grę, ale może najpierw poruszmy wątek czynszu. Rück die Miete für Jasper raus. Oh, verdammt, ich kann das nicht bezahlen. Wenn ich ständig 500 Münzen an Jasper abdrücken muss, komme ich niemals aus diesem Nest hier heraus. Mam to gdzieś, wyskakuj z kasy. Mam wrażenie, że to skończyłoby się bijatyką, a jesteśmy raczej zbyt słabi. To nasz bohater jest zbyt słaby na takie rzeczy. Więc może wybierzmy troszeczkę drogę pokojową, że Jasper nie przyjmuje wymówek. Ausreden wird Jasper nicht akzeptieren. Wir müssen uns also etwas überlegen, um an das Geld zu kommen. Hast du eine Idee? Ja, aber dafür müsstest du etwas stehlen. Ah, das sollte sich einrichten lassen. Gut, hör zu. Der Fischer Fergus kam letztens erst spät nachts zurück an Land. Angeblich hat er heimlich funkelnde Sachen in sein Haus getragen. Die Leute munkeln, er habe einen Piratenschatz geborgen. Lass mich raten, ich soll den Schatz stehlen? Richtig. Richtig. Gdzie mieszka Fergus? Wo wohnt Fergus? Was ist, wenn er den Schatz versteckt hat? Fergus wohnt in der Hütte ganz rechts, wenn du vom Meer aus guckst. Wenn das Gericht stimmt, kann der Schatz nur in Fergus Truhe sein. Ich hab hier noch einen Dietrich. Nimm aber lieber noch ein paar mehr davon mit. Aber Fergus könnte mich hören. Keine Angst. Gegen Mitternacht geht Fergus oft zu seinem Boot und kontrolliert seine Ausrüstung oder schaut aufs Meer hinaus. Wenn du dich beeilst, kannst du fertig sein, bevor er zurückkommt. Okay, schon so gut wie erledigt. Viel Glück. No, nawet nie zdążyłem przeczytać, co on tam powiedział. Wo kann ich Dietrich hier kaufen?
Also, ich würde mir an deiner Stelle mal das Warenangebot von Jasper oder Alexander anschauen. Einer der beiden bietet sicher der Dietriche zum Verkauf an. Okay, w porządku. A ty co masz na sprzedaż? Klasyczne wyposażenie. O, bambusowe ziele. Premia do max punktów trafień 2. Rzadka, jednak bardzo zdrowa roślina. Chciałem rzec, że klasyczne wyposażenie alchemika. No to co, jeszcze mi się wydaje, że zdążymy sobie naszą pierwszą, dokonać naszej pierwszej akcji. Gdzie jest Jasper? Byłem sobie z chęcią u niego coś zakupił. Gdzie nasz koleżka? Tutaj mamy go. Okej, pokaż mi swoje towary. Masz jakieś wytrychy? O nie! O nie! Masz jedynie jakąś tam broń? Toporek. Fajnie by było w taki toporek zainwestować. Zawsze to 5 obrażeń więcej. Ale dobra, zaryzykujmy na jednym wytrychu. I wyruszmy na tą akcję. Prześpimy się na tym fenomenalnym łóżku do północy. Okej, mam nadzieję, że tylko, że wszystko widać, bo naprawdę nie jestem pewien, jak to z tym gotikiem będzie po zmroku. Czy to było gdzieś w konfiguracji tutaj? Może jasność trochę? Czy to w ogóle ma coś mi daje? Nie, chyba mi nie daje. Gamma, kontrast. O co chodzi? Czemu mi się w ogóle ustawienia nie zmieniają? No dobra, musimy zaryzykować w ten sposób. Domyślam się, że to jest ta chata, więc tup. Zapisz. Jak typowy złodziejaszek, wchodzimy do środka, strażnik nas pewnie nie widzi. O, są tutaj dwie skrzynie. No dobra, zabierzmy wszystko, tak poza tym. Jestem ciekaw, czy mi wystarczy ten jeden wytrych. A, tak, skrzynia Fergusa, czyli to będzie to. Super, aśnie. Dobry początek. Klasycznie lecimy. Na jednym wytrychu spróbujmy wszystko otworzyć. Hahaha, to chodziło. Stara piracka szpada. Czego tu szukasz? O nie! Ja niczego, przepana. Aaa, nie, tak nie miało być. Czemu się nie skradałeś, koleżko? Tak, potrzebno tej skrzyni bez skradania się. O, w ten sposób. Raz, dwa. Prawo, prawo. Czego tu szukasz? Nie, niczego. O co chodzi? Dobrze, dobrze, przepana. To ja może spróbuję wyjść z tej chaty, tak? Tyk. Tyk. Spryciarz. A ty skąd mnie, kolego, widziałeś? Przecież nikt mnie nie widział. Gdzie? Przy pani. Ale niech pani stąd idzie. Karina, idź, sio. Potem sobie tam porozmawiam w drugim odcinku, bo mi się dzisiaj nie chce. Idź. Idź, sio. Pa, pa. Dobra, lecimy jeszcze raz. Już wiem, jak to jest lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nie, to jest typowe, że raczej no, jako pierwsza misja ta skrzynia nie będzie jakoś arcy skomplikowana. Tylko po prostu źle mi się zaczęło. Dobra, wezmę wszystko i spróbujmy teraz jeszcze coś tu ukraść. O, w ten sposób, dobra. Wszystko, co się da. Te przedmioty sobie przejrzę, jak tylko stąd wyjdę. Coś tu jeszcze leży? Laga. Pogrzebacz. Wszystko, naprawdę zupełnie wszystko stąd ja zabiorę. To jest chyba normalne, że na początku gry się takie rzeczy robi. Tu jest jeszcze jedna skrzynia, więc może warto by było spróbować się nią zainteresować. Że niby mnie tutaj nie było w środku. Nikt mnie nie widział. Dobra, to wejdźmy sobie tam jeszcze raz. Bo tu jest druga skrzynia. Kuferek, dzień dobry. I tutaj się na pewno od prawej strony będzie zaczynać. Otóż nie tym razem. Znaczy, od prawej się zaczęło, ale jest prawo, lewo. Tak, tak, taka będzie kombinacja. To co, na jednym wytrychu całego gotika? No to jest fajne wyzwanie. To już jest ciekawy mechanizm, bo to będzie raz w prawo, trzy razy w lewo. I coś mi się wydaje, że na 5 kombinacjach się to powinno skończyć. Okej, dobra. Ja też tak oszczędzam ten jeden wytrych, bo po prostu nie mam go gdzie kupić, że tak powiem. Nasz kolega Jasper go nie miał. Ten drugi, o którym nam Kamilo wspomniał, może by coś tam miał. Ten Aleksander, czy jakoś tak. Chociaż z drugiej strony ja się tu nie mogę przespać. Tutaj jest lepsza alternatywa niż to szmaty. No właśnie. Nic mi nie udowodnisz, koleżko. No, jak tam? Zobaczmy, co tu było. Stara piracka szpada. Stara i śmierdzi rybą. Ale zdatna do użycia.
Wymagana zręczność i wymagana siła jednocześnie. Wow. Obrażenia 22. Piracki skarb, skrzynia. Mam nadzieję, że pełna złota. Oraz dziennik kapitana Jaspera. 11 dzień na morzu. Starzeje się. Jesteśmy teraz 11 dzień na morzu. Wow, kto by pomyślał. Nasz statek jest poważnie uszkodzony i najgorsze jest to, że chłopcy stoją na skraju buntu. Udało mi się właśnie znowu ich wykiwać, ale następnym razem nie pójdzie tak dobrze. Musielibyśmy zbliżyć się do Remwy. Udam się tam na emeryturę. Tamtejsi ludzie nie znają mojej twarzy. Gdyby tylko wiedzieli, komu wkrótce dadzą schronienie. Dzięki Bogu, że zawsze odkładałem sobie złoto. Dzisiejszej nocy uciekam. Biorę tylko ze sobą swój udział w łupach i przechodzę na emeryturę. No to widać, że Jasper skrywa sobie taki mały sekrecik, że był jednak piratem i z pewnością będę o ten dziennik mógł go zagadać. Jednak, moi drodzy, to sobie zrobimy w następnym odcinku. I dziękuję wam za poświęconą uwagę. Mam nadzieję, że seria z życia złodzieja was już w pewien sposób zainteresowała i będziemy sobie ją dalej kontynuować. Zapraszam do oceniania tego filmu, napisania komentarza, co myślicie o serii. Zostawienia dzwoneczka, żeby moje zasięgi były jak największe, bo wiecie, po takiej przerwie z nimi jest naprawdę kiepsko. Oraz zapraszam was na Facebooka, do którego link podany jest w opisie. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce.